dziś kolejne pióra Przemysława Marcińskiego. Te są szczególne, bo są robione z czarnego ebonitu, to u góry, i żywicy alumilit. Jest to żywica produkowana w małej manufakturze w Stanach Zjednoczonych. Charakteryzuje się tym, że jest dość miękka. Może nie całkiem miękka, ale nie jest tak krucha jak akryl. W związku z tym, jeśli upadnie, jest małe prawdopodobieństwo, że pęknie albo się uszkodzi. Także to jest dodatkowy jej walor. I ta w tym modelu tutaj jest bardziej kolorowa i tak się oto prezentuje. Pióro samo jest w kształcie takiego wrzeciona, można powiedzieć, po obu stronach się zwęża. Środek jest w miarę równy, natomiast tu, jak widzimy na tym egzemplarzu, on jest taki, trochę przypomina, nie wiem, jakieś kosmiczne czarne dziury, tak się ta żywica tutaj układa. I jak widać, nie wiadomo, gdzie góra i gdzie dół, czyli gdzie sekcja, a gdzie korpus, jeśli się tego pióra nie rozkręci. Na górze wykończone jest na płasko, z takim lekkim wyobleniem na brzegach, a drugi koniec wygląda identycznie. Tak jak mówiłem, trudno poznać, która część jest górą, a która dołem. Lećmy dalej. Po rozkręceniu, no to widać, tutaj teraz to kręciłem, ale rozkręca się raz, jakieś półtora obrotu. I tu jest jeszcze specjalny mosiężny pierścień, jak widać na końcu zwężającej się sekcji. Stalówka dwukolorowa i spływak. I dość długa jest ta sekcja, można powiedzieć. Ja mogę trzymać na sam końcu tej sekcji, nie przeszkadza mi ten uskok. Natomiast jak zobaczymy tutaj porównując, właściwie oba końce są identyczne. Tak jak mówiłem, jest to klasyczne takie wrzeciono symetryczne, prawie że po złożeniu oczywiście. Tu jest ten uskok, o którym mówiłem, ale jak ja tak nie trzymam aż tak wysoko, natomiast większość ludzi trzyma poniżej, a ja mogę złapać nawet jeszcze tutaj i mi to nie przeszkadza. Także myślę, że ten uskok nie jest jakimś specjalnym problemem. Można oczywiście tą skówkę z tyłu założyć, ale raczej jest to zbyt długie, a samo pióro jest tak długie, że nie musi mieć tej skówki założonej z tyłu. Natomiast nawet założoną skówką widać, że dość dobrze jest wyważone i nie ma tu jakiegoś problemu z ciągnięciem do tyłu. Rozkręcone ujawni, że jest na naboje standardowe, Standard International, długie, krótkie konwertery i nie ma metalowych części w środku, w związku z tym można śmiało stosować zakraplaczową technikę do napełnienia tego pióra. Tak prezentuje się ten model, a z bliska jeszcze rzut oka na sygnowaną stalówkę i na ten kształt alumilitu. No, pióro ma ten problem, że się toczy, ale widać, zatrzymuje się czasami. Oba te pióra są identyczne, więc śmiało mogłem między nimi skówki wymienić i ciekawa kolekcja się wtedy robi takich dwóch dziwnych piór. Natomiast jak ktoś kupi tylko jedno, to nie ma takiej możliwości. Zobaczmy jeszcze ten drugi model, który jest identyczny, natomiast jeszcze jest wzbogacony tutaj o troszkę inaczej zrobioną sekcję, która ujawnia się na zewnątrz. Tamta była sekcja właściwie ukryta, a tutaj jej część wystaje na zewnątrz i następnie przechodzi już w tę część, za którą się trzyma. Też długą, identyczną jak w poprzednim modelu. Właściwie pióro wygląda tak samo. Nie ma co tu się specjalnie rozwodzić. Ten sam system napełniania i te same możliwości, które mówiłem wcześniej, czyli można przerobić na pióro zakraplaczowe.
Dobrze wszystko jest wykonane. Przemek jest znany z dokładności, w związku z tym wszystko jest dopasowane bardzo dobrze. Nawet nie jestem pewien, czy nie trzeba w ogóle uszczelniać tego pióra, żeby przy zakwaczowym rozwiązaniu atrament nie wyciekał. Tak samo jak i w tamtym można skówkę założyć z tyłu, chociaż wtedy, tak jak mówię, długie, ale dobrze wyważone jest to pióro. Nie wiem, czy jest sens w ogóle zakładać z tyłu. Jest to bardzo dobrze wyważone. Tutaj teraz pokazuję, a więc tutaj nie ma się do czego przyczepić. Każdy z tych elementów jest pięknie wypolerowany, także tutaj pióro jest właściwie takie trochę lustrzane, można byłoby powiedzieć. Gdyby było płaskie, można by było się w nim przejrzeć. Teraz czas na wymiary. Nie starczyło skali. 15,2 cm długości ze skówką, a bez 13,6 mm. A teraz średnica. 14 mm w najszerszym miejscu i centymetr tutaj w sekcji mniej więcej, gdzie się pióro trzyma. Porównanie z Duofoldem Parkerem, Sonetem też Parkerem, Lamy Safari Pelikanem 140 wykazuje, że to rzeczywiście długie pióro, jeśli jest zamknięte, a nawet po zdjęciu skówki jest tutaj też najdłuższe. Pisanie stalówkami oprawionymi, przygotowanymi przez Przemka Marcińskiego to sama przyjemność. Jest tutaj zazwyczaj do wyboru cała gama. Tutaj mam F-kę, leciutko można docisnąć i troszkę pogrubi. Jak widać, odwróconą stroną też piszę bardzo cienko i bardzo dobrze. Tutaj zamoczyłem tylko to pióro, w związku z tym czasami tam może coś nie tak być, ale jak widać przepływ bardzo dobry jest po spływaku i pióro świetnie sunie po papierze, nawet szybko pisząc nie ma żadnych przerw. Także to kolejne pióra, które miałem przyjemność testować, wypożyczone mi przez Przemka Marcińskiego i muszę powiedzieć, że zawsze to jest frajda testować te pióra. Dziękuję za uwagę.